Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Niecodziennych, czyli podcastu o demencji. Mam również nadzieję, że i do Państwa zawitała już wiosna, i czuć to słońce, i czuć tą radość, i czuć taką powoli nową energię. Przed nami też piękne święta, święta Wielkiej Nocy, i być może dużo obowiązków, dużo sprzątania czy czyszczenia. To jednak tak sobie pozwolę na taką myśl, że to jest ważne, ale nie najważniejsze, że jednak przygotowywanie siebie, swojego serca, swojego wnętrza na, na te święta to jest ta istota. Są to przepiękne święta święta zwycięstwa miłości, zwycięstwa życia nad śmiercią. I tak sobie myślę, że właśnie taka zaduma nad tą miłością, nad zwycięstwem tej miłości, może w naszej codzienności, może właśnie w tych różnych obowiązkach, być może w tym sprzątaniu, w relacji z bliskimi, w relacji z osobą chorą, z demencją. No, tak zagajam tylko. Więc wstęp i przejdziemy do historii. Karolina Jurga, niecodzienne historie, podcast o demencji. A dziś historia o pani Bogusi, która do domu opieki swojego męża przeprowadziła. Zaczynajmy! Wczoraj minęły dwa pierwsze bardzo długie tygodnie, odkąd mój mąż zamieszkał w domu opieki. Teraz to już zapewne dużo dłużej, bo ta historia została do mnie przysłana już dużo wcześniej. Dla mnie chyba trudniejsze niż dla niego. Chociaż przez pierwsze dni pakował się, aby wyjechać do domu, do mamy, to teraz jest chyba nieco spokojniejszy i osadzony w tej nowej rzeczywistości. Pani Bogusiu. Tak właśnie bywa, że z początku, przy zmianie miejsca zamieszkania, czy w ogóle jakiejś zmianie, osoby z demencją potrzebując y, poczucia bezpieczeństwa, czy też komunikując o potrzebie bezpieczeństwa, mówią właśnie, że ja chcę do domu, ja chcę do, do mamusi. Ale to wcale nie oznacza, że komuś jest w danym miejscu źle, i to wcale nie oznacza tego domu, w którym mieszkały. Tylko oznacza takie, taką wewnętrzną potrzebę zaopiekowania się. Wtedy można właśnie zareagować w taki sposób, jakby zareagowała kiedyś mama, czyli właśnie przytulenie, pogłaskanie po ręku, powiedzenie: Jesteś bezpieczny, bezpieczna, jestem z tobą, jestem tutaj po to, żeby ci pomóc. Jeśli pojawia się taka ogromna potrzeba wyjścia, to można ubrać się, przejść dookoła domu i wrócić, i wtedy już to napięcie spada. Warto też powiedzieć spokojnie, wszystko jest bezpieczne, twój dom jest bezpieczny, tak, twoja mama jest bezpieczna, wszystko jest w porządku. Albo wiesz, już teraz późna pora, już ciemno, twoja mama jest bezpieczna, a my zajmiemy się tematem z samego rana. Czyli chodzi o to, żeby. Odpowiedzieć na ten niepokój. Więc czytam dalej. Dotychczas nieczęsto biczowałam się wyrzutami sumienia, że nie tak się zachowałam, że się zirytowałam, że powiedziałam coś bądź zlekceważyłam. Owszem, łapałam się na tym, że może powinnam inaczej, że co mi szkodzi patrzeć, jak mój mąż drzeju, układa w stosiki kolejną rolkę papieru toaletowego i robi to od dwóch godzin. Ale byłam dla siebie dość łagodna. Wiedziałam, że się staram jak mogłam najbardziej, że czas podporządkowuje jego potrzebom, wspieram męża, dbam, ale jestem tylko człowiekiem o szarpanych już nerwach. Myślałam, że jak znajdzie się w domu opieki, to ja wrócę do domu, wezmę książkę, umoszczę się wygodnie i oddam się wymarzonej od lat lekturze. Jak bardzo się myliłam. Przez pierwszy tydzień wypłakałam wszystkie łzy. Było mi go ogromnie żal i dopiero teraz odezwało się poczucie winy, że zabrałam mu jego azyl, jakim było nasze mieszkanie, i że odchodząc z niego, nie wiedział, że wychodzi na zawsze. Na zawsze, na zawsze. Bardzo źle się czuję w roli oszustki, przekonując go, że jest na rehabilitacji, ale jeśli powiem mu prawdę, może będzie błagał, że chce do domu. A ja wiem, że nie mogę się cofnąć, że nie chcę powtórzyć drogi, którą przeszłam od decyzji przeniesienia męża do domu opieki. Zrobiłam wszystko, żeby było to miejsce najlepsze z możliwych, zdecydowałam się na finansowe ryzyko, ale wiem, że nie ma odwrotu. Boję się, że usłyszę pytanie, kiedy skończy się ta rehabilitacja i znów będę musiała kłamać, kręcić, a on mi tak zawsze ufał. Mam poczucie, że to nadużycie jego zaufania do mnie. Pani Bogusiu, to przeżycie jest na pewno bardzo trudne. To jest takie balansowanie między prawdą a kłamstwem, a przynajmniej nam się tak wydaje, że jest to takie balansowanie, albo wprost, tak jak pani napisała, że kłamie. Ważne jest to, żeby zrozumieć, że osoba chora zaczyna w pewnym momencie żyć w swoim świecie. Jest to zupełnie inny świat niż nasz realny. I właśnie tą miłością jest wejście do tego świata, do którego zaprasza nas osoba chora. I dlatego na przykład powiedzenie, że osoba jedzie na przykład na rehabilitację, na turnus rehabilitacyjny albo do sanatorium jest dużo lepszym powiedzeniem niż do domu opieki. Rehabilitacja bądź sanatorium jest znanym słowem, odnosi się do przeszłości, więc dajemy wtedy właśnie to poczucie bezpieczeństwa, czyli zaopiekujemy się tymi emocjami osoby chorej. No, więc czytam dalej. Te 10 lat postępującej demencji, przebiegającej klasycznie, od drobnych zaburzeń pamięci po zupełną nieporadność i zależność od innych, odebrały mi wszelką radość życia. Mam 67 lat, wymarzona emerytura była tylko ciężką pracą. Te 10 lat postępującej demencji, przebiegającej klasycznie, od drobnych zaburzeń pamięci po zupełną nieporadność i zależność od innych, odebrały mi wszelką radość życia, której tak mi się kończy. Mam 67 lat, wymarzona emerytura była tylko ciężką pracą. Mój mąż, z którym tyle się podróżowałam po Polsce i Europie, który opracowywał trasy naszych wyjazdów, teraz codziennie na nowo odkrywa trasę z pokoju do Łazienki. Paradoksalnie jednak najgorsze dla mnie były początki, gdy demencja postanowiła zdecydowanie i bezpowrotnie zagościć w naszym domu. Odkrycie, że to jest właśnie to, było dla mnie szokiem. Szokiem większym niż późniejsze urojenia, neologizmy, konfabulacje. Jak to nie potrafi wymienić nas trzech ulic z naszego osiedla? Jak to nie wie, gdzie ja pracuję? Jak to nie zrobił tego, na co się umówiliśmy? To było takie proste, a on był zawsze taki słowny. Pomylił imię siostry z imieniem córki? Jak to możliwe? Nowe informacje wlatywały i wylatywały. Już umiałam odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego czasami odmawiał zrobienia czegoś, mówiąc: Ty zrobisz to lepiej. Zrozumiałam, dlaczego nie chciał umawiać się ze mną na mieście, gdy mieliśmy coś załatwić, pomimo tego, że kiedyś właśnie tak robiliśmy. Teraz wolał wyjść razem po moim przyjściu do domu. Nie spałam po nocach. To był szok, smutek, rozpacz. Wiedziałam, z czym mamy do czynienia, bo nigdy nie wierzyłam w to, że tak to już jest na stare lata. Nie wierzyłam też, że cokolwiek może tu pomóc, jeśli chodzi o leki. Nadal nie wierzę. I kolejny cios. Byliśmy razem na dworze, gdy potknęłam się niefortunnie, upadłam i złamałam obie ręce. Okazało się, że mój mąż nie wie, jak zadzwonić po pogotowie. Gdy przyjechała karetka, wezwana przez postronne osoby i zabrała mnie do szpitala, mąż nie potrafił do niego dojechać komunikacją miejską, chociaż wcześniej mógł być przewodnikiem warszawskim. Wszędzie potrafił się poruszać sprawnie i szybko. Wiedział, co, gdzie. I jak? Kolejne tygodnie to była próba dla mnie. Dwie ręce w gipsie i mąż, którego stan gwałtownie się pogorszył, a głównym problemem stała się depresja. Na szczęście mogłam poruszać palcami, więc największym pomocnikiem był komputer. Szybko znalazłam dla męża psychiatrę i z tymi rękami w gipsie pojechałam z nim do specjalisty. Leczenie było skuteczne, sytuacja trochę znormalniała, ale demencja rozsiadła się u nas na dobre. Na szczęście nie była nachalna. Ja zaś wiedziałam, że i tak wszystko już teraz na mojej głowie. Te zmagania z ciągłą utratą mogę nazwać tylko kolejnym etapem żałoby. No i taki przyszedł, do urojenia. To chyba najgorszy etap. Oczywiście uległam pokusie racjonalnego wyjaśniania mężowi rzeczywistości i o dziwo często mi się to udawało robić skutecznie. Ale jakiż to wysiłek? Jak obcy wtedy wydawał mi się mąż? Nie umiałam i nie chciałam wchodzić do jego świata. Bałam się. Bałam się, że już tam pozostanę i ja, albo że mu takiego mętliku w głowie narobię, że będzie tylko gorzej. Sama nie wiem, czy to było skuteczne, czy nie. Na pewno wyczerpujące. Pani Bogusiu, nigdy tego nie wiemy, która metoda jest skuteczna. No, zawsze metodą prób i błędów. Jeśli mąż był spokojny przy pani tłumaczeniu, to w porządku. Państwa relacja też mogła być taką, w której tłumaczenie czy spokojne wyjaśnienie mogły służyć. Niekiedy, a nawet bym powiedziała, że zdecydowanie częściej tłumaczenie, wyjaśnianie nie służy. Powoduje tylko, że opiekun staje się osobą, która w świecie osoby chorej chce do czegoś namówić, przekonać, przetłumaczyć, zrobić z niej głupią wariatkę, bo tak często osoby chore mówią. Więc nie zachęcam do tłumaczenia, racjonalizowania przy urojeniach, raczej e, ani potwierdzania, ani zaprzeczania. Czyli, jeśli biegają po pokoju psy, to nie mówimy: No coś, ty, mamo, tato, mężu, żono, przecież tu nikogo nie ma, nie żartuj, jesteś bezpieczna, bezpieczny, przecież jesteśmy tylko my sami. Lepiej otworzyć drzwi i powiedzieć: A, siokundle, już was tu nie ma. Zamknąć drzwi i powiedzieć: tato, mamo, mężu, żono. Jesteśmy bezpieczni. Już sobie pobiegły i nic nam nie grozi. Że już wszystko jest w porządku i przede wszystkim jesteśmy bezpieczni. Bo w urojeniach chodzi o to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa. Żeby towarzyszyć osobie chorej w tym świecie, bo dla niej to, co ona słyszy, czuje, widzi, to tak właśnie jest. No to czytam dalej. W tych najtrudniejszych momentach spokój przynosiła mi lektura książek i opracowań specjalistów od demencji. Wiadomo, lęk boi się wiedzy. Mimo iż wiedziałam, jaka to choroba, to zawsze jednak spojrzenie przez pryzmat wiedzy specjalistów pomagało mi na trochę wyciszyć emocje, spojrzeć na mojego demencjusza z większym spokojem, czasem nawet z cierpliwością. Pani książkę Idealny Opiekun nie istnieje, mogę już cytować dużymi fragmentami. Była dla mnie ogromnym wsparciem w ostatnich dwóch latach. Pani Bogusiu, bardzo się cieszę, że książka dotarła również do Pani i bardzo się cieszę, że była pomocna i była wsparciem. Ostatni rok to był już znaczny zjazd. Choroba poszła jak lawina i zdrowie fizyczne mojego męża też już szybko zaczęło się pogarszać. Niby nic konkretnego, ale zrobił się taki kruchy, taki słabszy. Pojawiły się problemy z myciem, utrzymywaniem moczu, a to coś swędzi, a to coś piecze, a to tu, a to tam, ani to, ani owo, sam nie potrafił powiedzieć. Bardzo to było męczące, właściwie dzień i noc, ani chwili spokoju. O tym, że wieczorem będzie kąpiel, myślałam już od rana, bowiem wejście do Brodzika wysokości 15 cm to było dla niego jak wejście na Monteverest. Coraz częściej się przewracał, i mimo, że jest drobnej postury, to dźwignięcie bezwładnego ciała dla mnie z kolei było wyczynem. Dojrzewałam do decyzji o domu opieki. Od pewnego czasu był to główny temat moich rozmyśleń i poszukiwań. I tak się stało. Zaczęłam kolejny etap żałoby. Bardzo za nim tęsknię. Na razie jestem u niego prawie codziennie, co zajmuje mi łącznie z dojazdem ponad sześć godzin. Trochę to uciążliwe, ale myśl o spokojnej nocy jest tak błoga. Tylko jego mi żal bardzo, chociaż na nieszczęśliwego dziś na przykład nie wyglądał. Był na terapii zajęciowej, później na terapii ruchowej. Ma coraz lepszy apetyt. Zdrowie fizyczne się sypie jednak. Niedługo przyjdzie kolejny etap, kolejnej żałoby, tej ostatniej? Kto wie? Teraz pomocą dla mnie jest zdanie, które usłyszałam od pani podczas konsultacji, o którą poprosiłam po zamieszkaniu męża w domu opieki. Brzmią one: Mąż nie ma poczucia straty, i niech to będzie prawda. Ja ciągle mam poczucie straty przeogromnej, strata za stratą. Pani Bogusiu, pamiętam tą naszą konsultację, tą naszą rozmowę, pamiętam pani emocje, pamiętam przeżycia, z czym pani było trudno wtedy. I rzeczywiście, osoba z demencją w późniejszym etapie choroby przestaje mieć poczucie straty. Nawet jeśli mówi, że ja chcę do domu. To nie chodzi o powrót do tego domu, w którym mieszkała przed przeprowadzeniem, i myślę sobie, że właśnie osoba chora żyje tu i teraz, czyli nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, dla niej ciągle jest tu i teraz. Za dwie minuty jest znowu tu i teraz. Jeśli to tu i teraz jest dobre, spokojne, bezpieczne, to nie ma znaczenia, gdzie jest osoba chora. Ważne jest to, Czego doświadcza tu i teraz? Wiem, że ta decyzja o przeprowadzeniu do domu opieki jest bardzo trudna i rodzi przeogromne wyrzuty sumienia, poczucie winy. To jednak ważne jest to, żeby zadać sobie pytanie, czy dalibyśmy to samo w domu? Czy ta relacja byłaby taka sama? Czy mielibyśmy czas, energię, siły na towarzyszenie naszemu bliskiemu? Czyli warto też nawet na kartce zapisać sobie te powody, dla których tą decyzję podjęliśmy, żeby właśnie zmniejszać to poczucie winy, wyrzuty sumienia. I myślę sobie, że właśnie to zaufanie to jest bardzo cenne i to nie jest tak, że pani nadużywa zaufania męża, tylko pani odpowiada swoją miłością na to zaufanie. Kiedy sobie pomyślimy o tym, że czasem tak bywa, że musimy mieszkać w innych miastach, w innych miejscach, i owszem, jest jakoś smutno, tęskno, to są naturalne uczucia. Natomiast nie przeżywamy tego jako naszej porażki, albo nie mamy też poczucia winy. Natomiast często samo słowo dom opieki budzi w nas takie trudne emocje, budzi w nas poczucie, że to coś złego zrobiliśmy i warto też z tym się skonfrontować, że być może to są tylko nasze przekonania na temat tego miejsca albo nasze poczucie, że ponieśliśmy jakąś porażkę i to to tak bardzo boli i to generuje te uczucia. Ważne jest, żeby spojrzeć na tę sytuację taką, jaka ona jest. Mój bliski zmienił miejsce zamieszkania, bo tego wymagała sytuacja. Ja nadal jestem i on nadal jest, i nadal możemy się spotkać i czerpać nawzajem z tej relacji. Pani Bogusiu, dziękuję ogromnie za podzielenie się z nami tą historią. Wierzę, że ta historia będzie inspiracją dla wszystkich osób, które są przed tą decyzją albo dla tych osób, które już tą decyzję podjęły, żeby widzieć jakby. Tym przede wszystkim miłość, że to nie jest egoizm, tylko na ten moment życia ta decyzja jest potrzebna dla dobra i bliskiego z demencją, i naszego, i być może innych członków rodziny, bo tak wygląda sytuacja. I na zakończenie, w związku z tym, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, święta zwycięstwa miłości, zwycięstwa życia, życzę, by w tych trudnych chwilach, w chwilach smutku, załamania, beznadziei, bezradności, rodziło się życie, rodziła się nadzieja, rodziła się nowa siła, która pomoże, pozwoli to przekroczyć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej historii i jak zawsze do usłyszenia w kolejnej.